W związku z tym przechodzimy do uchwał Komisji Infrastruktury, punkt druk nr 15. Oddaję głos przedstawicielom komisji. To jest przedmiot. Szanowni Państwo, wniosek o wydanie decyzji WZZP dla budowy budynku mieszkalnego lub rodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w rejonie Czerwińskiego. Ulica Czerwińskiego na wysokości byłego gimnazjum 14, po przeciwnej stronie teren handlowy, takich niskich budynków. Inwestor chce wybudować budynek o wysokości 5 kwadratów. Na malutkiej działce obecnie droga Czerwińskiego jest wąska, obciążona już parkującymi samochodami z osiedla. Nie przewiduje się parkingu, przynajmniej nie wygląda na rysunku znajdującym się na terenie inwestycji. Teren zielony, w małym fragmencie pozostała część od ulicy zabudowana budynkiem w kształcie litery C. Komisja podjęła negatywnie, stosunkowała się do tego wniosku, argumentując niewydolną infrastrukturą, przekroczeniem wysokości zabudowy. Myślę, że te dwa argumenty są na tyle wiążące. Ktoś, kto mieszka na Azorach w Romanie, myślę, że może jeszcze coś dodać jako naoczny świadek. Nie widzę dobrych rzeczy. Nie, tam już naprawdę już. Szanowni Państwo, ja może tylko dodam, że na samym tego okręgu, tak naprawdę ulica Czerwińskiego jest spokojną ulicą z progami zwalniającymi i dwoma szkołami. Właściwie jedną, teraz będziemy tam mieli urzędy pewnie, przy drugiej. No, powstały tam oczywiście nowe zabudowania, ale wszystko ma swoje granice ze względu na to, że projekt jest wyższy niż obecne zabudowania, to po pierwsze, a po drugie ulica ta wprowadza ruch albo pod pętlę na Azorach, gdzie coraz częściej się tworzy korek niestety, lub na Radzikowskiego, gdzie korek jest chroniczny tak naprawdę i to jest duży problem, dopóki nie będzie jakichś innych rozwiązań wyjazdu z ulicy Radzikowskiego po tej stronie, gdzie mamy Konrada. To do tego czasu kolejne inwestycje w obrębie w ogóle tego osiedla zostają pod dużym znakiem zapytania i to jest moja opinia jako radnego. Poza tym to są 4, tylko indygnacja, nie 6. Czy ktoś chciał jeszcze dodać coś w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym podaję tu pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję, 16 zł za utrzymujących.